Dzień dobry. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat Zwariował delikatnie. Nie spodziewałem się, że wydarzy się to tak szybko, że tak szybko zostaniemy zaatakowani informacją o superlicy, ale rzeczywiście coś takiego nastąpiło. Początkowo nie chciałem od razu nagrywać takiego odcinka, bo spodziewałem się od razu właśnie lawiny reakcji. Wolałem poczekać na to, co się wydarzy. I teraz, słuchajcie, mam przed sobą tablet, godzina 15.10. Obawiam się niestety, że w momencie, kiedy ten filmik opublikuje, część rzeczy może być nieaktualnych. Jeśli tak, to wybaczcie, ale działamy poniekąd na żywym organizmie i dzieje się tutaj tak wiele z godziny na godzinę. Że być może kilka rzeczy po prostu przestanie być aktualnych. Na początek, zanim przejdę już stricte do Superligi, bo wypisałem sobie kilka takich zagadnień, które mnie ciekawią w tym temacie. Chodził za mną ten temat przez ostatnich kilkanaście godzin i robiłem sobie takie notatki, tematy do poruszenia. Na początek taki tweet, który zamieściłem. Podajże w 2019 roku. Javier Tebas, szef La Liga. Na wprowadzeniu Superligi zyskają jedynie piłkarze, którzy będą mieli już po 9 Ferrari, a nie 6. Telewizje nie będą płacić więcej, tylko środki będą inaczej rozdysponowane w mniejszym gronie. Te rozgrywki zabiją ligi klubowe. Tak wypowiedział się Javier Tebas, nikogo szczególnie nie powinno to dziwić, taka zawsze była retoryka przyjmowana przez szefa La Liga, natomiast co istotne, jak odpowiedział na to Zbigniew Boniek, nie tylko szef pzpn ale także ważna postać w UEFA. Odpowiedział mianowicie tak, że nie będzie Superligi i to są wypowiedzi z 2019 roku. Minęło naprawdę bardzo niewiele czasu od tamtego momentu i nie chodzi tutaj o to, żeby w jakiś sposób dyskredytować Zbigniewa Bońka. Zupełnie nie. Czy pokazywać, o ten się myli, wskazywać palcami. Nic z tych rzeczy. Zupełnie nie o to chodzi, bo wiele osób o tym nie wiedziało. Chcę to pokazać przede wszystkim dlatego, żeby w jakiś sposób uzmysłowić to, jak, z jak dużą nowością mamy do czynienia? Oczywiście po drodze wydarzyła się także pandemia, więc nikt nie mógł spodziewać się, że ta superliga pojawi się już teraz, albo że już teraz zostaną ogłoszone te plany, natomiast nikt nie spodziewał się, że taka bomba wybuchnie właśnie w tym momencie. Nawet ludzie tak głęboko osadzeni w piłce, właśnie jak Zbigniew Boniek, Jürgen Klopp, James Milner i tak dalej, i tak dalej. Javier Tebas nawet, słynny cytat, szef La Liga, Dyskredytując wielokrotnie pomysł pod tytułem Superliga, no bo wiadomo, Superliga może zadziałać na niekorzyść dla ligi, powiedział jakiś czas temu. Takie dość głośne zdanie, które odbiło się dużym echem, ale wtedy jeszcze wszyscy traktowali tę Superligę jako taki wymysł, który może zmaterializuje się za lat kilka. Natomiast Javier Tebas powiedział, że to jest pomysł ludzi, którzy siedzą o 5 rano nad barem, jakby chciał zasugerować, że niektórzy po pijaku wpadli na, na taką ideę jak Superliga. A Florentino Perez pewnie tak słuchał tych różnych informacji, słuchał tych wypowiedzi, tak sobie myślał. No nie, raczej nie, raczej niekoniecznie przybarze. I to nie tylko dlatego, że pan Florentino nie pije, tylko po prostu pewne pomysły rodziły się już wtedy, a teraz dopiero tak naprawdę nabierają kształtu. Przy okazji Javier Tebas jakiś czas temu zapytany o wielkie transfery w La Liga, bo takich osobowości może teraz w piłce hiszpańskiej brakować i zapytany o Kyliana Mbappe, Czerlinga Halanda przyznał, że może oni przyjadą do Hiszpanii, ale po to, żeby pograć w golfa. Oczywiście to są takie wypowiedzi bardzo typowe dla szefa La Liga. Ja uważam, że on zrobił wbrew pozorom bardzo dużo dobrego dla tych rozgrywek, że jest postacią, która stara się troszkę wychodzić poza schemat, bardzo kreatywną w swoim działaniu, raz pozytywnie, raz negatywnie. Ogólnie widzę w jego działaniu sporo plusów, natomiast to wszystko pokazuje, jak nawet tak ważne osobiste jak Javier Tebas, szef La Liga, człowiek, który był nawet przymierzany do stanowiska szefa Ligi Włoskiej, jak bardzo byli po prostu od tego oddaleni, jak bardzo ta grupa dwunastu możnych klubów odseparowała się od reszty środowiska. To, co dzisiaj mówi Czeferin na temat, a nie Lego, te wszystkie hasła, jakie padają, że, że węże i tak dalej, że ci ludzie kłamią, że wprowadzają ich w błąd, że jeszcze niedawno toczyły się pewne rozmowy telefoniczne, to pokazuje panikę, w jaką wpadła UEFA, to pokazuje absolutnie, absolutną panikę, że jeśli do nich docierały jakiekolwiek przecieki, to nie spodziewali się, że wybuchnie to tak szybko. Ja szczerze mówiąc wielokrotnie poruszałem na tym kanale temat Superligi i zawsze mówiłem, że, że to nastąpi, że to jest kwestia czasu, że bardziej kwestia lat niż pewnie miesięcy. Szczerze obstawiałem, że to będzie rok okolice 2030. Ostatnio zastanawiałem się, czy to nie będzie powiedzmy przy okazji tego, gdzieś tego nowego formatu Ligi Mistrzów, że powiedzmy po sprzedaży praw telewizyjnych na jakiś okres, te prawa wygasną, i wtedy być może właśnie wskoczy ten ten nowy format, to znaczy po prostu Superliga, że wszyscy gdzieś po drodze się dogadają, być może nie w każdym momencie będą w stanie podać sobie rękę, tak jak teraz Anieli z Czeferinem, natomiast dojdzie do jakiegoś kompromisu i szczerze mówiąc sądzę, że tak to się zakończy, ale o tym w płycie. Na początek bardzo istotna kwestia, bo pojawiają się takie głosy no dobra, ale co teraz kluby zrobią z kalendarzem, skoro Klopp, skoro Guardiola, skoro wielu trenerów narzeka na to, że nie mają czasu na przeprowadzanie treningów. Taki Manchester United de facto przeprowadza treningi jedynie regeneracyjne, bo nie ma na to czasu, bo kalendarz jest tak strasznie przepakowany meczami. Kiedy wybuchała pandemia, ja szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy nie stracą na tym rozgrywki pucharowe, mianowicie puchary poszczególnych krajów, puchary ligi itd. itd. Okazało się, że, że oczywiście wiele ekip, zwłaszcza w Hiszpanii, już na tych wstępnych etapach rozgrywek bardzo szybko się z tego wypisało, natomiast te puchary przetrwały. Uważam, że jeśli dojdzie tutaj do jakiegoś kompromisu przy okazji Superligi, takie rozgrywki jak Puchar, Anglii. Czy to będzie FA Cup? Bardzo tradycyjne rozgrywki. Copa del tak samo. Ktoś może powiedzieć, że to jest puchar pocieszenia, natomiast dla Hiszpanów on znaczy bardzo dużo że te rozgrywki będą w jakiś sposób marginalizowane jak będzie z ligami przekonamy się bo na razie słyszymy groźby że te 12 ekip zostanie wycofanych z rozgrywek krajowych przekonamy się natomiast ja jestem przekonany że po ewentualnym kompromisie stracą na tym puchary dlaczego dlatego że jeśli dzisiaj występujesz w lidze mistrzów masz do rozegrania spotkań kilkanaście jeśli będziesz występował w super lidze możesz rozegrać spotkań ponad 20 I jestem w 100% przekonany że właściciele tych klubów typu Liverpool, United, Real Madrid i tak dalej dla nich najważniejszy jest biznes. To jest jasna sprawa. Natomiast głos trenera pod tytułem słuchajcie, my nie możemy rozegrać 100 meczów w ciągu sezonu, bo Toni Kroos złapie 8 kontuzji. Będziemy mieli 65 urazów 65. więcej nawet urazów mięśniowych w trakcie sezonu. Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego podejrzewam, że jeśli Superliga zostanie wprowadzona, to paradoksalnie kalendarz zostanie odchudzony. I to, co robiła UEFA, to, co robiły te najważniejsze rozgrywki w ostatnim czasie, tak strasznie rozszerzając ten kalendarz, napakowując go poszczególnymi meczami, to jest coś, co mogło nie do końca odpowiadać właśnie tym wielkim klubom, bo im z jednej strony zależy na tym, żeby zyskać olbrzymią publikę, żeby miliony, setki milionów ludzi, dziesiątki oglądały te wielkie hity Inter, Barcelona, Arsenal, Real i tak dalej, i tak dalej, natomiast oni też mają świadomość, że jeśli widz będzie dostawał dzień w dzień jakieś rozgrywki, że jeśli dziś dostanie Real w jakimś w cudzysłowie mówiąc klasyków w Super Lidze. Dzień później dostanie ten Real czy 2-3 trzy dni później z Getafe. Za kilka dni z Kultura Leonesa w Copa del Rey, to, to temu widzowi może się to znudzić. I szczerze mówiąc, spodziewam się, że stracą na tym właśnie bardzo bardzo rozgrywki pucharowe. Ciekaw jestem też bo ja tutaj stawiam przede wszystkim znaki zapytania. Odpowiedzi nie znam. Myślę, że wiele osób funkcjonujących w topowych klubach ala la Sevilla, a la Valencia, tych odpowiedzi nie zna. Natomiast chciałbym tutaj rzucić po prostu kilka takich znaków zapytania, poznać także Waszą opinię, bo jestem przekonany, że każdy ma jakąś sprecyzowaną opinię na ten temat. Co będzie, jeśli jakiś inwestor chciałby wpakować kasę w jakiś klub? To znaczy, załóżmy sobie teraz taką sytuację jest jakiś szejk. I ten szejk budzi się któregoś dnia w Dubaju, w Katarze, gdziekolwiek. Budzi się i tak sobie myśli, kupię Walencję. Dzwoni gdzieś tam do Pitera Lima, chcesz sprzedać? Nie, nie chcę. No dobra, to w takim razie kupię Granadę albo coś innego. Tacy ludzie, którzy chcieli dzisiaj wpompować wielkie pieniądze w te kluby troszkę niższej kategorii albo dużo niższej, Kluby, powiedzmy, tej klasy średniej mogą z tego rezygnować. Fernando Rocz, czyli twórca potęgi Villarrealu, człowiek, który sprawił, że oglądamy taki Villarreal, jaki oglądamy, rzucił gdzieś między wierszami mimochodem takie hasło, że dzisiaj by się nad tym wszystkim zastanowił. Więc kasa, przy tym wariancie, jaki widzimy teraz, jaki przedstawia pan Florentino, oczywiście wygląda tak, że kasa idzie przede wszystkim do tych wielkich. Natomiast abstrahując od tego, że stracą na znaczeniu rozgrywki krajowe, że siłą rzeczy będzie mniej sponsorów i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem może być także mniej takich inwestorów, chcących zainwestować właśnie w kluby typu Villarreal, ale też być może Slavia Praga, bo to będzie ta duża różnica pomiędzy Ligą Mistrzów a Superligą, że nie będzie spotkań ala barcelona Ferencz Warosz, bo ja szczerze mówiąc wyobrażam sobie to tak, podkreślam, wyobrażam sobie, nie muszę mieć racji, że jeśli mamy tych 12 klubów plus 3, prawdopodobnie BVB, Bayern i PSG, plus 5 to te plus 5 to raczej będą kluby reprezentujące pięć najsilniejszych lig europejskich. Czyli przykładowo, gdyby Bayern i Borussia znalazły się w tej Superlidze, oczywiście znamy stanowisko tych klubów i one oficjalnie nie chcą się tam znaleźć, i gdyby trzecim klubem w lidze za jakiś sezon był przykładowo Eintracht Frankfurt, to wyobrażam sobie, że Eintracht wchodzi, bo Florentino bardzo wyraźnie chciał, chciał podkreślić, że my nie jesteśmy zamknięci na dodatkowe kluby. Ciekaw jestem też tego, jakie będzie podejście poszczególnych zawodników, gdyby UEFA nie udało się dogadać z Superligą. To znaczy, jakie będzie podejście nie Erlinga, Rachimów, halandów Rahimów-Sterlingów, tego typu zawodników. Bo oczywiście niektórzy mogą być bardzo honorowi, um, twierdzić, po, podchodzić do tego na zasadzie takiej, że ja nie chcę tracić piłki reprezentacyjnej, dla mnie ten futbol tradycyjny jest ważniejszy i po prostu z tego zrezygnują i trafią może do Bayernu, może do Monako, Olimpiku Lyon, Evertonu, Sewilli, gdziekolwiek. Zobaczymy, kto w każdym razie w Superlidze będzie wyglądał. Natomiast wiecie, czego jestem ciekaw? Jakie będzie podejście tzw. lukasów waskezów? To znaczy mamy do czynienia z bardzo wieloma piłkarzami, którzy funkcjonują w tych absolutnie topowych klubach, ale którzy nie mogą mieć stuprocentowego przekonania, że będą w tych klubach funkcjonować przez najbliższych 7 lat. Waskez ma 30 lat, więc powiedzmy nie jest to dobry przykład. Ale taki Scott McTominay, zdecydowanie młodszy zawodnik. Czy taki Scott McTominay zdecydowałby się podpisać kontrakt z Manchesterem United Gdyby przykładowo, wyobrażam sobie taką sytuację. Manchester United mówi, słuchaj, masz kontrakt taki, chcemy dać Ci podwyżkę, ale jako, że wchodzi Superliga, troszkę inne realia finansowe, jeśli się na to zgodzisz, dajemy Ci razy 4, razy 3, razy 2, razy 6, nie ma znaczenia. Natomiast, gdyby doszło do takiej sytuacji i cały czas konflikt by trwał, to UEFA może na przykład powiedzieć tak: słuchaj, jeśli ty podpiszesz taki kontrakt, to, to po zakończeniu takiej umowy czekają cię 3 lata kary. Poza futbolem, w takim czyszcu. Wyobrażam sobie taką sytuację. To jest oczywiście totalne football fiction. Wcale coś takiego nie musi się wydarzyć. Ale jak postąpią wtedy takie postaci? Z troszkę drugiego szeregu. Właśnie jak Scott McTominay. Bardzo solidny, bardzo wartościowy piłkarz. Ale czy on na coś takiego się zgodzi? Scott McTominay nie jest Cristiano Ronaldo. Więc to jest taka kwestia, która bardzo mnie ciekawi. Ciekaw jestem też podejścia, gdyby udało się pogodzić to, że, że te ekipy występowałyby i w lidze, i właśnie w tej tak zwanej lidze, w lidze krajowej. W jaki sposób wyglądałoby podejście na przykład do tych rozgrywek? Na przykład, czy byłyby takie sytuacje, że Cristiano Ronaldo, będąc piłkarzem Realu Madryt czy Juventusu, nie zostaje zarejestrowany do rozgrywek krajowych po to, żeby nie ryzykować kontuzją? Ciekawe, to mnie na przykład zastanawia i czy na przykład dojdzie do takiej sytuacji, że jakieś wielkie kluby będą miały jeszcze większe kadry. Pamiętamy sezon 16-17, Real Madryt wygrywający mistrzostwa, a także Ligę Mistrzów, w dużej mierze dzięki temu, że miał bardzo szeroką kadrę, no i wtedy w pewien sposób wyklarował się taki podział. Oczywiście nie taki, że na Ligę wychodziła rezerwowa jedenastka, natomiast wielu piłkarzy z tego drugiego szeregu odgrywało bardzo ważną rolę: Alvaro Morata, Hamec i tak dalej, i tak dalej. Czy dzisiaj takich piłkarzy będzie więcej i czy na przykład dojdzie do takiej sytuacji, że Bayern Monachium totalnie puszczając wodze fantazji na klasyk tak zwany w Super Lidze z Juventusem wystawi Josuę Kimisia a na przykład na jakiś mecz ligowy, załóżmy z Arminią Bielefeld, wystawi Maksymiliana Arnolda, bo będzie klubem już tak brutalnie bogatym, że takich Arnoldów to będzie tak sobie po prostu zbierał do wózka z poszczególnych klubów Bundesligi po to, żeby stworzyć taką już absolutnie przeszeroką kadrę. Zastanawiam się nad tym wszystkim. Ciekaw jestem właśnie, jakie będzie podejście, bo jestem w 100% przekonany, że będą olbrzymie naciski, żeby ci absolutnie kluczowi piłkarze grali w super lidze. Po to, żeby eksponować markę klubu. Nie po to, żeby wygrywać. Jasne, zwycięstwo w Superlidze będzie ci dawało prestiż, natomiast w Superlidze chodzi o to, żeby, żebyś w niej uczestniczył. Czy ty tę Superligę wygrasz? Nie zarobisz aż tak znacząco większych pieniędzy. To jest, szczerze mówiąc, takie wypaczenie ducha sportu. I tutaj zgadzam się w 100% z Pepem Guardiolą. Super, że menedżer Manchesteru City zabrał na ten temat głos. Natomiast tego właśnie też jestem ciekaw, tej podejści tego podejścia do kadry i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze jedna, kolejna kwestia. Sobie zapisałem, y ewentualne tournée zagraniczne na zasadzie takiej. Dzisiaj widzimy bardzo dużą różnicę pomiędzy amerykańskim podejściem do sportu, właścicieli takich klubów jak Liverpool, Arsenal, Manchester United i tak dalej i podejściem europejskim. Amerykanie pewnie dzisiaj słuchając tych wszystkich dyskusji w Europie dziwią się, a czemu was tak w ogóle to zastanawia? No przecież to jest normalne, że taka Superliga miałaby powstać. Natomiast ciekaw jestem na przykład, gdyby ci tacy najbardziej zachłanni właściciele klubów, ci, którzy po pierwsze nie rozumieją podejścia europejskich hibiców, a po drugie, dla których ten biznes jest zdecydowanie istotniejszy niż to, czy na przykład flagi kibiców Liverpoolu będą znajdować się na Anfield? Czy kiedyś nie dojdzie do takiej sytuacji, że jeśli wy będziecie tutaj protestować, w momencie kiedy nagrywam ten odcinek 15:24 docierają informacje o tym, że dwa angielskie kluby się wahają, że pod pewną presją mogą się ugiąć. Może jest to Liverpool, w tym momencie nie wiem. Natomiast co by było, gdyby doszło do takiej sytuacji, że któryś z tych klubów tak zupełnie cynicznie, któryś z tych właścicieli podejdzie na zasadzie, no dobra, tutaj chcecie protestować, gdzieś na naszym stadionie? No to Texas. A za tydzień Australia, i będą robić takie tygodnie jak w dyskontach w supermarketach, że dzisiaj mamy tydzień chiński, później tydzień australijski. Oczywiście tu już puszczam wodze, wodze fantazji bardzo daleko, natomiast spodziewam się, że jeśli Superliga wejdzie w życie, to będą to też mecze rozgrywane na innych kontynentach i tak swoją drogą. Javier Tebas tak bardzo narzeka na to, co się dzieje dzisiaj w piłce, a Tebasowi także zależało na tym, żeby La Liga jakieś swoje mecze rozgrywała w Miami, m.in. starcie Girony z Barceloną, a Luis Rubiales, jego oponent, szef Federacji Hiszpańskiej, wyprowadził superpuchar do Arabii Saudyjskiej, co ja osobiście rozumiem. Natomiast dzisiaj nie ma sensu narzekać swoją drogą na komercjalizację futbolu, jeśli samemu do czegoś takiego także się doprowadzało. Zaskoczony jestem tym, że odrzucił tę opcję Lipsk. Nie ukrywam, że to stanowi dla mnie pewną niespodziankę. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że akurat ten klub będzie chciał wpisać się właśnie w te nowe trendy i po prostu pokazać, że są odmieńcami pod każdym względem. Natomiast ja jeszcze nie wykluczam takiego scenariusza, że Bayern Monachium nie musi to być Karl-Heinz Rummenigge, może to będzie Oliver Kahn. Czy Borussia Dortmund, które nie wskoczyły do tego pierwszego pociągu pod tytułem Superliga, że wskoczą do pociągu numer 2 albo numer 3, że po prostu w pewnym momencie zrezygnowany działacz, Wacke, Rumenigę, ktokolwiek to będzie. Oczywiście zgaduje cały czas, cały czas mówię, że to, jest, że to są jakieś hipotezy, z którymi kompletnie nie musicie się zgadzać. Wyobrażam sobie taką sytuację, że któryś z tych działaczy wychodzi na spotkanie z dziennikarzami i mówi panowie, Mamy po COVIDzie straty takie i takie. Sytuację finansową mamy dobrą, ale ona będzie coraz gorsza, ponieważ Bundesliga traci. Już tamci na, nam odjeżdżają. Real Madrid wyrwał nam właśnie powiedzmy Lukasa Hernandesa. Barcelona walczy o Kimisia. Manchester United próbuje nam wyrwać Serżak nabriego. Mamy związane ręce, musicie nas zrozumieć. Spodziewam się, że może dojść właśnie do takiej sytuacji, że te kluby jak Bayern czy Borussia Dortmund, a jednak z tych dokumentów wypuszczanych chociażby na łamach Der Spiegel wynika, że one też w jakiś sposób w tym partycypowały, że po prostu się zreflektują i że do czegoś takiego dojdzie. Czegoś jeszcze spodziewam, bo tutaj m.in. Andrea Agnelli mówił o tym, że kluczem jest absolutnie trafienie do młodej publiki, także Florentino Perez, że jeśli czegoś nie zmienimy, to, to po prostu ludzie odejdą od piłki, że piłka cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem, że to młode pokolenie wychowane na TikTokach itd., Potrafi skupić się na czymś przez, przez kilka minut, że nie jest w stanie oglądać meczu bez Twittera. Jeszcze, ja że mówiąc, nie spodziewam się jakichś absurdalnych pomysłów na zasadzie wykonywania rzutów karnych, tak jak kiedyś w Stanach Zjednoczonych, że podbiegasz gdzieś tam z połowy boiska, strzelasz pojedynek z bramkarzem, coś w tym stylu. Natomiast spodziewam się pomysłów troszkę rodem z NBA, spodziewam się większego dopuszczenia mediów, spodziewam się czegoś takiego, że będzie kamera w szatni, że będzie kamera przy trenerze, że trener może być podpięty do mikrofonu, że sędzia może być podpięty do mikrofonu, że bramkarz może być Stawiony mikrofonami w całej bramce. Spodziewam się takich prób i takich chęci robienia show, ale nawet nie NBA, tylko po, po prostu Harlem Globe Trotters, żeby z wielu postaci zrobić też zwyczajnie osobowości, żeby to był show, żeby to było coś ekstra, coś, co też przyciągnie właśnie tych młodych widzów. I szczerze mówiąc, akurat nie uważam, żeby to było złe. Uważam, że jak najbardziej to byłyby ciekawe pomysły, właśnie typu to, mignęło mi gdzieś coś takiego, że sędzia mógłby od razu tłumaczyć. Yy, swoje decyzje po jakichś trudnych sytuacjach, po analizie waru i tak dalej. Spodziewam się, że coś takiego rzeczywiście jest możliwe. Natomiast tak, puentując jeszcze, Florentino Perez swoją drogą powiedział takie zdanie, rzucając różne kwoty, wymieniając te straty Realu Madryt, że wszystkie kluby są zrujnowane. Nie wszystkie. W dzisiejszej piłce są kluby świetnie zarządzane, jak Bayern Monachium, jak Villarreal, jak Atletik. Nie trzeba wpędzać się w długi. Nie wszyscy są zrujnowani, tak swoją drogą. Tak puentując, czego ja się spodziewam? Spodziewam się przede wszystkim tego, że dojdzie do jakiegoś zgniłego, ale jednak kompromisu, że Liga Mistrzów zostanie przynajmniej w tym momencie utrzymana być może po prostu do 2024 może dłużej, natomiast ta Superliga na 100% przed 2000, 2030 rokiem wystartuje. Jestem przekonany, że do tego dojdzie. Na razie Ci ludzie pogrozili palcem w sposób bardzo wyraźny, ale jednak to zrobili i wysłali klarowny sygnał. Swoją drogą jestem bardzo rozczarowany przede wszystkim taką komunikacją, bo jeśli ogłaszasz taki twór, taką największą rewolucję, być może w ogóle w historii sportu, jak Superliga, to czy powinno to tak wyglądać, że, no, że dostajemy jakieś komunikaty, a Florentino Perez idzie do bardzo sympatycznego swoją drogą programu El Chiringuito, do hiszpańskiego show, to jest super program. Wielokrotnie go oglądałem, bardzo wiarygodni dziennikarze, osobowości, show, jak najbardziej niczego im nie ujmuje. Ale czy Florentino Perez, tak poważny człowiek, powinien ogłaszać taką decyzję w programie, gdzie dziennikarze tańczą, tak kurczę, trochę mi jedno do drugiego, nie za bardzo pasuje, no ale może to jest po prostu zapowiedź właśnie tych nowych czasów i tego, tego co nas czeka. No a co nas czeka? No właśnie, nie wiadomo. Mamy za mało danych, żeby tak w 100% opowiedzieć się. Ja jestem raczej przeciwko. W pewnym momencie zastanawiałem się nad tym że i, i uważam, że jeśli udałoby się utrzymać ligi krajowe i Super to byłbym nawet za. Przy wypracowaniu właśnie jakiegoś kompromisu. W takiej postaci o jakiej słyszymy teraz, to znaczy rezygnujemy z europejskich pucharów, jeśli chodzi o podejście tych 12 klubów, piłka reprezentacyjna też na tym traci, nie podoba mi się to. I uważam, że naprawdę bardzo niewielu osobom to się podoba. Myślę, że w Hiszpanii tych protestów może być mniej niż w Anglii, bo tam wiele osób po prostu będzie szło albo za Florentino, który jest fenomenalnym prezesem tego klubu, albo ewentualnie za Joannem Laportą, który jest osobowością bardzo charyzmatyczną i to też może być ratunek dla trudnej sytuacji finansowej Barcelony. Natomiast Uważam, że jeden z takich bardzo ważnych kroków, które muszą postawić te kluby, żeby zyskać takie uznanie ogólnie w społeczeństwie, i wydaje mi się, że to jest takie coś, co może zadziałać bardzo pod publiczkę, to jest przedstawienie bardzo dobrego mechanizmu solidarnościowego dla podstawy piramidy. Ale nie na zasadzie takiej, że my zgarniamy. 90% czy ileś tam, a reszta spłynie do Realów, Sociedad, Eibarów, Cadiz, Deportivo Alaves i tego typu klubów, tylko żeby jednak ta piramida zupełnie się nie zachwiała, żeby nie było za chwilkę takiej sytuacji, że w każdym mieście Europy będziemy mieli Akademię Realu, Madryt, Juventusu. Manchester United i tak dalej, a, a te pozostałe kluby po prostu będą wymierać, bo każdy będzie decydował się na ofertę z tych klubów. Uważam, że po prostu jest to zwyczajnie niesportowe. No i tyle. Nie podoba mi się to. Szczerze, byłem zwolennikiem Superligi, ale w troszkę innym formacie i szczerze mówiąc, puentując, mam nadzieję, że tutaj właśnie dojdzie jeszcze do takiej zmiany, do jakiegoś kompromisu, że panowie jakoś się dogadają, że jak wspomniałem wcześniej, niekoniecznie Czeferin, Zanielim podadzą sobie ręce. Natomiast, że ta piłka, jaką znamy, Dotychczas zupełnie nie padnie, a tak swoją drogą napisałem takiego tweeta już po tym, jak zostało ogłoszone, że ta Superliga nabiera kształtu. My teraz narzekamy oczywiście, ale narzekamy na to, że, że będzie za dużo klasyków, że to się wszystkim znudzi i tak dalej. Zwróćcie uwagę, jakie teraz już może być wyczekiwanie, jak ta Superliga by wyglądała. Nie, to się nie znudzi. Każdy z nas będzie to oglądał. Wiecie, co będzie negatywne? takie coś, że będziemy, będziemy odczuwali wyrzuty sumienia, że obejrzeliśmy Juventus Arsenal, a że odpuściliśmy sobie Real Madrid Tottenham albo Milan z Manchesterem United. Po prostu będzie duże natężenie. Pewnie ogólnie, jeśli chodzi o liczbę meczów, mniejsze, ale ogólnie, generalnie rzecz ujmując, bardzo duże natężenie świetnej piłki na najwyższym poziomie i każdy z nas będzie to oglądał, mimo że prawdopodobnie żadnemu z nas do końca się Superliga w takiej postaci nie podoba. To by było tyle, jeśli chodzi o moje spojrzenie na ten temat. Czekam na Wasze opinie. No i cóż, i czekam przede wszystkim na kolejne informacje, bo niestety tak to, tak to wygląda, że w momencie, kiedy to nagrywam, może już teraz coś wypływa, i że pewne informacje będą nieaktualne, ale dostałem sporo pytań o Superligę, więc przedstawiłem swoje zdanie i kilka takich głównych znaków zapytania, które mnie dręczą od kilku godzin. Dzięki, trzymajcie się.